Siema, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pakiecie mobilności i istotnych zmianach, które wchodzą w życie lutego 2022 roku, a więc za 3 miesiące powiedzmy, i czego obawiają się bardzo polscy przewoźnicy. Co się zmieni? Między innymi pojazd, ciężarówka będzie musiała zjechać co 8 tygodni do kraju firmy, w której posiada swoją, że tak powiem, bazę. Czyli przykładowo mamy polską ciężarówkę, która jeździ sobie na przerzutach, cross trade'ach, tak zwanych przerzutach pomiędzy krajami Unii, starej Unii, powiedzmy pomiędzy Niemcami, Francją, jeździ sobie i wykonuje sobie przerzuty. Często takie ciężarówki nie zjeżdżają przez cały rok do Polski, tylko jedno wyłącznie na przegląd techniczny. Teraz trzeba będzie takie auto ściągnąć co 8 tygodni do kraju, a kierowcę trzeba będzie ściągnąć co 4 tygodnie na bazę. Najpóźniej co 4 tygodnie. Co się z tym wiąże? A mianowicie to, że nie ma wystarczająco na tyle frachtów do Polski. Byłem spedytorem, także znam branżę z tej strony. Jako spedytor międzynarodowy pracowałem ostatnio w 2017 roku. Końcówka, powiedzmy, 2017 roku, a więc 4 lata temu. I sytuacja wyglądała tak, że frachty do Polski były w opłakanym stanie, że tak powiem. Stawki były marne. Ja mam zdjęcie dla potomności, zrobiłem sobie screena z ekranu, jak gość wrzuca ładunek z Antwerpii do Polski, 24 tony full truck load za 36 centów za kilometr. Tak, zrobiłem sobie screena dla potomności, pokażę swojemu synowi kiedyś, za ile w XXI wieku wiozło się tira towaru za złoty, kurcza, 50 za kilometr, to mnie śmiechem zabije. No ale takie są realia. Niestety jest to związane z tym, że produkujemy jako kraj bardzo dużo, mniej sprowadzamy, więcej wywozimy, automatycznie na zachodzie pojawia się więcej pustych ciężarówek, które chcą wrócić do Polski z czymś, też chcą coś załadować na powrocie, pojawia się nadpodaż traków, nadpodaż ciężarówek. W związku z tym automatycznie, skoro mamy 3-4 ciężarówki chętne na jeden ładunek, wiadomo co się dzieje. Konkurencja, wszyscy się biją o ładunki i biorą co leci, jak leci, za jakie pieniądze, takie pieniądze, byleby chociaż na paliwo się wróciło. Nadrabiają sobie po prostu stawką wyjazdową i liczą sobie to jakoś, rozliczają sobie to w kółku, w sensie, że wyjazd mają w dobrych pieniądzach, bo przeważnie te wyjazdy są w dobrych pieniądzach, a powroty, no jakie są, takie są, ale 36 centów to już jest troszkę przegięcie pały moim zdaniem. No i jest jak jest. Nie dziwię się przewoźnikom, że obawiają się tych przepisów. Nie ma po prostu frachtów na tyle, żeby starczyło dla każdego i żeby ta ciężarówka raz na te 8 tygodni mogła sobie zjechać do Polski, nie ponosząc strat. Przynajmniej na, nie wiem jak jest w sumie teraz, tak, bo 4 lata nie pracuję jako spedytor międzynarodowy, potem pracowałem jako spedytor krajowy, więc stawek nie widziałem. Nie orientuję się jak jest teraz dokładnie, aczkolwiek tak było, przypuszczam, że wiele się nie zmieniło, może coś tam, coś. Aczkolwiek nadal produkujemy bardzo dużo i kupujemy mniej. Im wyższy będzie kurs euro, czyli im słabsza będzie polska złotówka, tym kupować będziemy jeszcze mniej, ponieważ wiadomo, musimy zapłacić za coś, co kupujemy za granicą w euro, czyli płacimy tych złotówek więcej. Jak będzie euro tańsze, przykładowo gdyby się zbliżyło do 3 zł za 1 euro, no myślę, że ten stosunek mógłby się zmniejszyć, tego stosunku importu do eksportu, gdyż automatycznie zakupy za granicą by się stały atrakcyjniejsze dla wielu przedsiębiorstw, dla wielu firm.
i pewnie tego towaru kupowalibyśmy za granicą więcej. Na razie jest jak jest, na pewno nie zanosi się nic na jakieś drastyczne zmiany, jeśli chodzi o kurs euro, więc po prostu, no nie dziwię się, że przewoźnicy się tam jakoś tego obawiają. Co w związku z tym? W związku z tym, że mamy takie przepisy, firmy próbują jakoś tam sobie radzić. Między innymi budują hotele blisko polskiej granicy, no bo ciężarówka wjedzie do kraju, w którym firma ma swoją siedzibę i załatwi temat, że tak powiem, zjazdu co te 8 tygodni. Firmy budują sobie również na zachodzie swoje, powiedzmy, takie bazy, oddziały. W ten sposób będą ściągać tam tych swoich kierowców i jakoś z tych przepisów będą, że tak powiem, się realizować. Będą się do nich dostosowywać. Kolejnymi zmianami, które niesie pakiet mobilności, są licencje dla pojazdów poniżej 3,5 tony, ale to jest w dalszym okresie, ponieważ poszczególne przepisy pakietu mobilności są wprowadzane etapami. Kolejnym etapem za ileś tam bodajże lat będzie konieczność posiadania licencji dla pojazdów poniżej 3,5 tony, czyli tak zwanych busów. Kolejną zmianą jest rating przedsiębiorstwa, taki ogólnoeuropejski rating przedsiębiorców, gdzie za wykroczenia poszczególne będzie się nam zbierać konto, że tak powiem, i im więcej tych wykroczeń, im poważniejsze, tym będzie grozić oczywiście utrata licencji i inne konsekwencje z tym związane. Kolejną zmianą są ograniczenia dotyczące kabotażu, czyli po wykonaniu bodajże tam 3 przewozów wewnątrzkrajowych będziemy mieli 4 dni bodajże takiej cenzury, o, że przez 4 dni nie będziemy mogli wykonywać kolejnych kabotaży. Z tego co kojarzę, tak to ma się odbywać. Kolejnym przepisem jest wprowadzanie w tachografie kraju przekroczenia granicy, czyli po przekroczeniu granicy danego państwa będzie trzeba się zatrzymać na najbliższym postoju i prowadzić kraj, w którym się znajdujemy. Pomysł moim zdaniem kretyński, idiotyczny, zupełnie nie ma nic wspólnego z ekotrendem, z ekologią, ponieważ rozpędzenie ciężarówki 40-tonowej z powrotem do 90 km na godzinę to jest litr paliwa w powietrze, czyli za to zapłaci przewoźnik, za to zapłaci firma, za to zapłaci kierowca, ponieważ będzie musiał stanąć, zatrzymać się i tak dalej. To są straty czasu. Czasami wjedziemy na parking, od razu wyjedziemy, a czasami wjedziemy, jest zablokowane, wiadomo co to się będzie działo. Każdy będzie chciał stanąć na pierwszym lepszym parkingu, więc nie wiadomo jak zjedziemy, czy z niego wyjedziemy tak prędko, tak? No bo każdy będzie chciał stanąć. Dodatkowo hamulce, metale ciężkie i tak dalej. Jakiś kretyn to wymyślił, no ale chyba to ma służyć temu, aby po prostu ten czas kierowcy pobytu w danym kraju będzie, żeby można było łatwiej rozliczyć. Oto między innymi są te wpisy, tachografie, aczkolwiek nowe tachografy nowych generacji będą już miały lokalizatory, więc sam tachograf będzie wiedział, w którym kraju się znajduje. Po szczytaniu danych zapewne po prostu nam wszystko wyskoczy, załadowaniu ich do programu zapewne nam wszystko tam wyskoczy, rozliczy nam to, że 10 godzin przebywaliśmy w Holandii, 15 godzin we Francji, 20 godzin w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. To będą robiły nowe tachografy. Do momentu zainstalowania tych nowych tachografów trzeba będzie zjeżdżać, spalać to paliwo, rozpędzać te troki od nowa i tak dalej. No ale jak tak ma być, to tak ma być. Skoro szef wszystkich szefów, czyli nasza kochana Unia czy Komisja Europejska się tak wymyśliła, no to niech tak mają. I zmierzamy tutaj do ostatniego punktu. Jeszcze mamy tam pakiet mobilności, niesie zmiany odnośnie odpoczynków tygodniowych, że można skrócić i przedłużenia tam czasu jazdy. Ale zmierzamy może do tego ostatniego, najważniejszego problemu, jaki się rodzi w związku z pakietem mobilności, a mianowicie to, że
nie będzie można zaliczyć diet ani ryczałtów za nocleg na poczet minimalnych wynagrodzeń w danym państwie. O co chodzi? Przebywając w Niemczech, obowiązuje tu minimalna pensja krajowa wynosząca powiedzmy tam 15 euro. Nie wiem, strzelam. Przebywając we Francji, minimalna powiedzmy 16 euro. Przebywając w Holandii, minimalna powiedzmy też 15 euro. Strzelam. To są kwoty wyssane z palca po prostu. Se tak mówię, ale załóżmy, że takie pensje tu istnieją. I chodzi o to, aby kierowca w danym kraju zarabiał taką pensję, jaka obowiązuje w tym kraju, tak? No, wracamy, musiałem stanąć i wymienić kartę pamięci, bo się skończyła. Wracamy do tematu dotyczącego tych zasad delegowania. I co się z tym dzieje? Przedsiębiorcy polscy się obawiają, że stracą konkurencyjność, podniosą się im koszty. Oczywiście podniosą się im koszty, będą musieli dodatkowe składki odprowadzić i tak dalej. Rząd polski oczywiście umywa ręce, raczej siedzi cicho, nie za bardzo nie ingeruje, jakoś tam nie próbuje ratować polskiego transportu. Dlaczego? No z prostej przyczyny, mianowicie to jest kupa miliardów złotych, która wypełni luki w ZUS-ie, w NFZ i tak dalej. To są pieniądze, wiadomo, więc dla nich bajeczka, tak? Dla rządu bajeczka, dla transportowców rodzi się problem. No bo co? O tyle, o ile pan Henik przykładowo, który w Kielcach ma firmę transportową, działa powiedzmy w promieniu 200-300 km, o tyle, o ile musi patrzeć na konkurencję działającą w promieniu 200-300 km na jego terenie działania, o tyle polski przedsiębiorca wykonujący przerzuty na Unii musi patrzeć na konkurencję z takich krajów jak Rumunia, Bułgaria, Węgry, Litwa, Czechy i tak dalej. Wszystkich tych krajów, które zostały przyjęte na nowo do Unii Europejskiej, nie musi się w żadnym wypadku obawiać konkurencji, przynajmniej takie jest moje zdanie. Z krajów takich jak Francja, Niemcy czy Holandia, ponieważ zawód kierowcy międzynarodowego, zawód kierowcy na dłuższych trasach, dalekobieżnych, powiedzmy powyżej 200 km, został całkowicie porzucony przez kraje zachodnie, zachodnie nacje. Nie wyobrażają sobie jazdy, spędzenia nocy w ciężarówce. Wszelkie trasy, które nie gwarantują codziennego powrotu do domu, zostały porzucone, wszystko to przejęli właśnie transportowcy, przedsiębiorcy z tych krajów nowej Unii. Myślę, że i krótsze trasy zostaną przejęte i też już są przejmowane przez te wschodnie nacje. Z tego tytułu właśnie, że zawód kierowcy jest zawodem wymarłym na Zachodzie. Nikt tego już nie chce robić. Robimy to my, robią to Czesi, Litwini, kierowcy z Ukrainy i tak dalej. Komisja Europejska, wprowadzając właśnie te przepisy, które miały na celu zlikwidować ten dumping socjalny, zatroszczyć się o rodzimą, że tak powiem, branżę transportową, no nie wiem, nijak się to ma do tego, co wcześniej powiedziałem. Nagle nie stanie się tak, że Polak zarabia 10-15 euro za godzinę, czy tam Czech. Nie stanie się nagle tak, że Francuz wsiądzie ucieszony w ciężarówkę, czy Holender wsiądzie w ciężarówkę i zacznie jeździć, i przedsiębiorstwa holenderskie czy belgijskie nagle odżyją, bo Polacy zarabiają tyle samo co oni. No proszę was. Ogólnie co w związku z tym? Polacy mają konkurencję tutaj z tych krajów wschodnich, tak? Jeśli będą przestrzegane bardzo te przepisy, jeśli nie będzie żadnych matactw i tak dalej, jeśli ta reputacja przewoźnika, ten rating przedsiębiorców będzie działał, żeby wykluczyć wszelkie próby ominięcia tych przepisów z krajów takich jak Rumunia i tak dalej, bo oni kombinują i to bardzo, bardziej niż my, jeszcze bardziej są kombinatorscy.
no to wszyscy będziemy jechać na jednym wózku, tak? No bo automatycznie przepisy pakietu mobilności obowiązują dla wszystkich, nie tylko dla Polaków, ale też dla Rumunów i tak dalej, wszystkich będą obowiązywać, no a więc wszystkim koszty wzrosną, porówno, no i wiadomo, nie? Co w związku z tym? No najlepiej by było podnieść koszty transportu, tak? No bo jak? Trzeba wystawić wyższą fakturę spedycji, pod którą jeździmy. Takie proste, nie? No ale no, do tego zmierzamy. No i co w związku z tym? Skoro nam wzrastają, ja powiedzmy, że ja pracuję w firmie X, w firmie transportowej, nam wzrastają koszty, no to wiadomo, mój szef nie wyłoży z kieszeni nagle kasy i nie poniesie tej straty, albo nie będzie miał żadnego zysku z tytułu prowadzenia działalności, tylko dlatego, że jest pakiet mobilności. Wiadomo, będzie trzeba próbować podnieść fakturę, podnieść kwotę za transport. Automatycznie spedycja, która dawała przewoźnikowi trasę, powiedzmy, za 1000 euro, szczelam, oczywiście to są wszystko kwoty wyssane z palca, szczelam, 1000 euro, dawała przewoźnikowi ją za 1000 euro, ona miała 1100, powiedzmy, zarabiała 100 euro na tym, no to teraz przewoźnik przykładowo wystawi fakturę nie na 1000 euro, tylko na 1100 euro, no, spedycja w związku z tym, no nie wyłoży ze swojej kieszeni te 100 euro, co mieli zysku, tylko co zrobi, no podniesie cenę klientowi, nie? Czyli przykładowo tak jak ja tam wiozę olej, powiedzmy, w tej chwili też to jest hipotetycznie, tak? Wiozę, powiedzmy, olej z firmy X do firmy Y i za ten transport płaci firma X, tak? Koszty transportu jest po stronie nadawcy. No i spedycja wystawia fakturę przykładowo nie na 1100 euro, tylko na 1200 euro, no bo też chce mieć dalej 100 euro zarobku, nie? Albo dorzuci sobie jeszcze 20, no bo u nich też inflacja, też koszty, wiadomo, wszystko rośnie, wszystko drożeje. Panie, daj pan żyć. No to wiadomo, wystawia fakturę nie na 1100, tylko na 1220 euro panu X, tak? No i co? Co robi pan X? Pan X w związku z tym, że sprzedawał do tej pory olej przykładowo za 2000 czy tam 3000 euro za tą beczkę, co wiozę, no poniósł stratę, tak? Nie wyłożę ze swojej kieszeni, kurczę, powie, a dobra, sprzedawałem wam ten olej za 3000 euro, dalej wam będę sprzedawał po 3000 euro, chociaż podniosła mi spedycja koszty transportu. No nie zrobi tak. Po prostu pójdzie do pana Y i powie mu, słuchaj, panie Y, kurde, wzrosły im koszty transportu. Olej będzie nie za 3000 euro, tylko za 3120 euro. No ale u niego też drożeje, też jest inflacja. Dorzuci sobie jeszcze swoje 20 euro i wystawi fakturę za ten olej gościowi Y na 3140 euro, tak? A nie 3000. W ten sposób automatycznie za podwyżki w transporcie zapłacą wszyscy. Wszyscy bez wyjątku i podniesie się cena każdego jednego produktu, który mamy w ręce, który Niemiec ma w ręce, Francuz ma w ręce, no bo automatycznie, skoro wykonujemy te transporty przerzutowe pomiędzy krajami starej Unii, no to to się zamknie, że tak powiem, wewnątrz kwoty finalnego produktu tam wyprodukowanego, tak, wyprodukowanego tu na zachodzie, który się znalazł na półce sklepu, czy tam niekoniecznie w półce, w sklepie budowlanym i tak dalej, i tak dalej. W każdym jednym, musicie sobie zdawać sprawę, że w każdym jednym produkcie, który do nas trafił, w jego cenie jest część transportu. I to będzie podwyżka nieunikniona, jeśli oczywiście te wszystkie przepisy wejdą w życie. Polakowi się nie uda ominąć, Rumunowi się też nie uda ominąć, Bułgarowi. Automatycznie wzrosnie ceny wszystkiego, wszystkiego, kompletnie wszystkiego. Innego wyjścia nie ma. No ale przy obecnych podwyżkach, gdzie mamy podwyżki rzędu na niektórych produktach 200-300%, no to powiem szczerze, że jakie to ma w tej chwili znaczenie? Ceny wzrosną, rosną, a w tym momencie rosną bardzo szybko. Inflacja nie tylko w Polsce jest duża, wszędzie jest duża. No może w Niemczech nie aż tak duża, ale jest. Także no wzrosty cen, wzrosty
produktów, cen produktów, powiedzmy w transporcie, poprzez to, że transport wzrośnie, odbije się powiedzmy 5%, no to taki będzie efekt po prostu tego wszystkiego i komisja to tak na dobrą sprawę nie poprawi sytuacji przewoźników belgijskich, francuskich czy holenderskich. Po prostu podniesie koszty wszystkiego, podniesie ceny każdego jednego produktu. Zwiększy inflację, tak? No, inaczej się nie da tego wytłumaczyć. No. Nie ma ludzi do wykonywania tego ciężkiego zawodu na zachodzie. Stąd też są po prostu nacje zachodnie, kraje starej Unii uzależnione od transportowców właśnie z tych krajów nowej Unii. Nic o nas, nic bez nas. Po prostu nie mają wyjścia, muszą skorzystać z usług właśnie tego transportu wschodniego, gdyż jeśli chcą mieć produkty na półkach, jeśli chcą gospodarki, że tak powiem, dalej rozwijać w swoim tempie, takim jakim rozwijają, no to muszą skorzystać właśnie z naszych usług, transportowców z Polski i tak dalej, i tak dalej. Tym optymistycznym akcentem zmierzam do końca swojego wywodu. Oczywiście ktoś się może ze mną zgodzić lub nie. Wszystko zobaczymy, co czas przyniesie. Co jeszcze ciekawego bym dodał? Myślę, że dobrym rozwiązaniem by było, takie jest moje zdanie, utworzyć Ministerstwo Transportu w Polsce. Powinno być, ponieważ transport to nie jest tylko transport drogowy. Polska słynie z tego, że ma największą flotę ciężarówek w Europie. No nie dziwię się, wszędzie są Polacy, wszędzie ich widzę, wszędzie widzę polskie ciężarówki. Transport drogowy jest olbrzymi w Polsce. Mamy przecież oczywiście transport śródlądowy, transport morski oczywiście. Nie mówiąc o transporcie lokalnym, gminnym i tak dalej, podmiejskim. Jest tego olbrzymia ilość. To są miliony ludzi zatrudnione w tej branży, więc Ministerstwo Transportu w Polsce powinno istnieć koniecznie. Przynajmniej by ktoś był za coś odpowiedzialny. Może by się udało kogoś wprowadzić do Parlamentu Europejskiego, żeby reprezentował właśnie Polaków. I przynajmniej robilibyśmy dobre wrażenie, nie? Takie ministerstwo mogłoby w jakiś tam sposób wywierać presję na Komisję Europejską, na Europie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to jest rozwiązanie, czy nie. No, w każdym razie Ministerstwo Transportu powinno istnieć. Jest konieczne. Także tyle, co mam do powiedzenia. Czekają nas kolejne podwyżki wszystkiego, bo my też kupujemy, tak, z zachodu. Niewiele mniej na pewno kupujemy niż sprzedajemy, ale też kupujemy i to co im wzrosną ceny kosztów produkcji przykładowo, no to automatycznie będziemy to kupować drożej i też to odczujemy. Także tym nieoptymistycznym akcentem kończę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!